najfajniejsze to macie tutaj dziewczyny, bo dominują na sali panie, chyba że ten ginący gatunek się uchował gdzieś tam dalej w dalszych szeregach. W województwie kujawsko-pomorskim są większe w tym roku niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Dla odmiany na Mazowszu są mniejsze. Ale Mazowsze ma dużo firm międzynarodowych, często takich, które są oddziałami globalnych firm i tam jest naturalne wyciąganie kasy do firm macierzystych. Tutaj na terenie kujawsko-pomorskim są z kolei firmy, które mają tu swoją siedzibę i jak rozmawialiśmy na przykład o zakładach, które zajmują się produkcją materiałów opakunkowych, to one z kolei tu mają swoją centralę i kierownictwo tych zakładów mówi o tym, że całkiem dobrze im się ten cały biznes rozwija, także poprzez udział w zagranicznych inwestycjach. Niedawno, w zeszłym roku miałem okazję spotkać wiceprezydenta Intela, tej firmy, która się zajmuje produkcją mikroprocesorów i on pochodzi z Gdańska, Ryszard Malinowski. Zapytałem go, jak on ocenia Polaków w takiej globalnej korporacji. Powiedział, że no, bardzo dobrze, bo mamy taki zdrowy balans, zdrową równowagę między skłonnością do kombinowania, a respektem dla struktury. Niedawno w Forbesie można było przeczytać, że najlepszy sposób na poradzenie sobie z kryzysem to zatrudnienie polskiego managementu. Bo my, patrząc na chociażby te mapy, które tam na początku pokazywałem, przeszliśmy ostry trening w umiejętności radzenia sobie w trudnych i złożonych sytuacjach i bardzo ważne jest, żeby to teraz dobrze w pełnym zakresie wykorzystać. Jest ta stara ekonomia, która mówi, że nie można mieć ciasto i zjeść ciasto. Natomiast teraz w Unii Europejskiej właśnie przy okazji strategii lizbońskiej pojawiła się taka koncepcja i to przewodniczący Barroso bardzo podkreśla, żeby do tych czterech swobód, swobody przepływu ludzi, towarów, usług i czego? Z Europą słabo, kapitału, jest propozycja dołączenia piątej swobody, to znaczy swobody przepływu wiedzy. Pierwsza sprawa dotycząca tego porozumienia polsko-włoskiego, widzę, że pani zna lepiej ode mnie. Natomiast tę różę, no to mam tutaj taką Anią Dociekową, która zapracowała.